a wszystko to zostało przegrane z takiego to właśnie sprzętu. Słowo polityka, która występuje w różnych obszarach, także polityka gospodarcza, jednak rozróżniać od polityki partyjnej, prawda? Słowo służba jest może wyświechtane i ono może nie brzmi teraz dobrze, ale dla taty ono wiele znaczyło. Ono było prawdziwe. I ono było prawdziwe zarówno w odniesieniu do spraw zawodowych, jak również w odniesieniu do rodziny. Nie jest sztuką szanować tego, który jest nad tobą. Musisz go szanować. Sztuką jest tego szanować, który jest pod tobą. Jeżeli to zrobisz, osiągniesz szczyt. No i coś takiego myśmy się nauczyli. Od Gienta, tak, od Gienta nauczyliśmy się. Tata taty, czyli mój dziadek, Brunon Wróbel, był harcerzem. Jako mała dziewczynka pamiętam jego laskę skautową. W momencie wybuchu wojny był kierownikiem na kopalni. Polecił swoim pracownikom, żeby mówili w języku polskim. I z tego tytułu był na niego donos do gestapo. Dziadek był aresztowany i spędził wiele miesięcy w niemieckich obozach pracy. Był też w niemieckim obozie koncentracyjnym. Także mama mówiła mi później, że dziadek do końca życia nosił w kieszeniach kromkę chleba. I myślę, że tata, kiedy rozpoczął swoją służbę harcerską, na pewno inspirował się tym, co robił jego ojciec, Brunon. Także te tradycje harcerskie w rodzinie mojej były bardzo żywe. A ja myślałem, że te 3 minuty to jest dlatego tak mało, że nas relatywnie mało wodniaków było. I że to jest proporcjonalnie do ilości wodniaków na taki liczny kupiec. Tak, no rzeczywiście, może na ten bardzo liczny kupiec w tamtych latach to wodniaków nie było wielu, ale no, trudno nas nie było zauważyć. Permanentnie komendantowi Hufca robiliśmy problemy i kłopoty, co wynikało z pewnej specyfiki naszej działalności, trochę nie do końca wbijającej się w pewne różne obowiązujące przepisy, regulaminy. Trochę im zazdrościliśmy mundurów. Oni zawsze byli inaczej ubrani niż my, oni inaczej się troszkę zachowywali. Czasami mieli również inną symbolikę, wzajemne pozdrowienia, trochę inaczej stali w szeregach. To trochę wzbudzało naszą taką zazdrość. No, nie każdy mógł chodzić w takim właśnie granatowym mundurze. W jakim sensie oni byli elitą? Drużyna był okres, kiedy zdobywała wszystkie praktycznie możliwe trofea, nie tylko chorągwiane, ale także proporcjonalnie do mnie na te ligi, który był dla najlepszej drużyny w kraju. Ale to, że ta drużyna do dzisiaj działa i rzeczywiście ma 50 lat pracy, to też jest pewnego rodzaju ewenement. Wielokrotnie z Gienkiem spotykaliśmy się jako instruktorzy, czyli innego typu harcerstwa, ale jednak wielokrotnie dyskutowaliśmy o harcerstwie, o jego przyszłości, o jego funkcjonowaniu. Nie zawsze się do końca zgadzaliśmy, ponieważ wodniacy mieli generalnie inny pomysł, bardziej oparty na takiej bardziej ścisłej organizacji, dyscyplinie. My byliśmy trochę bardziej takim luźnym harcerstwem, ale te dwie koncepcje się jakoś uzupełniały. Wszyscy instruktorzy, którzy mieli sukcesy w swojej bezpośredniej pracy z młodymi ludźmi, z chłopcami, ale także później z dziewczętami, oczywiście powinni byli wkraczać na drogę awansu. Tak było także w przypadku Gienka, który, znowu nie pamiętam w którym momencie, ale myślę, że to było w trakcie kończenia studiów, został inspektorem drużyn w zespole pilota. To znaczy człowiekiem bezpośrednio odpowiedzialnym za stały kontakt ze wszystkimi drużynami, których wtedy w chorągwi katowickiej było około 30. Szczupły, wysoki, oczywiście dystyngowany. Wtedy patrząc na osobę, no te kilka lat ode mnie starszą, już dorosłą, już po studiach, budził respekt. Był zawsze takim druhem zasadniczym, bardzo konkretnym, bardzo wymagającym i sprawiającym wrażenie rzeczywiście sympatycznego, ale mimo wszystko w tych młodszych harcerzach na pewno wybudził w nas respekt. I powiem jedno jeszcze, miał niesamowity mir. Nie, że go się harcerze, mówiąc kolokwialnie, bali. Nie, to nie o to chodziło. Mieli do niego szacunek poprzez jego postawę, mieli szacunek do niego poprzez
ogromną wiedzę i to samozdyscyplinowanie. On był naprawdę takim chodzącym przykładem, jak należy postępować, aby osiągnąć cel. Tarce wodne dla najmłodszych zaczynały się na tych rzeczywiście małych akwenach, takich jak początkowo jeszcze Stach Ruda, póki nie było naszego jeziora, jak Rzeczka Ruda i nawet jeszcze mniejszej dopływy, a kończyły się na dalekich wyprawach na Morzu Południowochińskim, na Morzu Żółtym, gdzie nasi już starsi harcerze, instruktorzy także dopływali. Znaczy już najwyższe arkana żeglarstwa poznał, był już kapitanem. Wcześniej był kapitanem ode mnie, mimo że młodszy, i później zaczynał. Gienek był już wtedy jakby na innym etapie niż większość pozostałych instruktorów. Znacznie wyprzedzał wszystkich, jeżeli chodzi o wyszkolenie morskie. Jego, wydaje mi się, w chorągwi katowickiej nikt nigdy nie dogonił. Rejsy były, i obozy były, i spływy były. Nigdy nie było jakichś nadzwyczajnych wydarzeń. Później jak pływaliśmy bez niego, no to różne rzeczy się przytrafiały. Natomiast z Gienkiem zawsze było bezpiecznie i pewnie. A pływaliśmy w różnych. Ja w ogóle mój pierwszy rejs z Gienkiem, to nie tylko ja pamiętam, ale wszyscy, którzy na tym rejsie byli. To był rejs 10-dniowy, z tego 9 dni było powyżej 6, a przynajmniej kilka dni było powyżej 8 w sali Beforta. Na Bałtyku w październiku. Ci, co to znają Bałtyk, to wiedzą, jak to wygląda. W takim trudnym rejsie żeśmy zaczęli, no ale praktycznie rzecz biorąc też wszyscy, którzy na tym trudnym rejsie byli, w drużynie zostali i później jeszcze długie lata w harcerstwie działali. Pamiętam, jak nas uczył, że pamiętajcie, że jak ktoś choruje na chorobę morską, to się nie naśmiewamy. Naśmiewamy się potem, jak po tym już w porcie, w harcówce opowiadamy, jak to było. Ale kiedy chorujemy, to pamiętajcie, że taki prosty gest, położyć komuś rękę na ramieniu, może naprawdę bardzo, bardzo dużo zmienić w tej trudnej sytuacji, w której zajmuje się żeglarz. Tacie zawdzięczam to, kim jestem. Oczywiście też mamie. Mama bardzo dużo włożyła w nasze wychowanie. Mama i tata poznali się w harcerstwie w drużynie wodnej i mieli wspólny system wartości. Wychowałam się w bardzo spójnej rodzinie. W bardzo silnej rodzinie, która żyła według kanonu Bóg, rodzina, harcerstwo. I te rzeczy były ważne. Od tamtych czasów to się już wszystko kształtowało. Dobrali się w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Litka zawsze uśmiechnięta, taka zawsze pełna empatii, tak? A Eugeniusz bardziej zasadniczy. Raduje się serce, raduje się dusza, gdy pierwsza kadrowa na boską dusza. Tata zawsze brał aparat. Miał takiego Canona swojego, starego i lubił, kochał robić zdjęcia, przy czym zawsze pilnował, żeby na tych zdjęciach była jego rodzina. Pan wojewoda chwalił się swoimi dziećmi, że te szachistki, że takie uzdolnione. Nie znałem ich osobiście, ale słyszałem, że właśnie takie ścisłe umysły, co jak gdyby chwalił się, bo on też miał ścisły umysł, w związku z tym widział w tym przedłużenie swojej racjonalności, że takie zdolne. Państwo polskie było w rozsypce. Nie było pieniędzy, było potężne zadłużenie. Ostatnie 10 lat systemu komunistycznego, od stanu wojennego właśnie do roku 80-90, było potwornie zubożone. Instytucje poszczególne albo nie działały w ogóle, albo działały tylko pro forma. To, przed czym nowa ekipa przyjmująca odpowiedzialność za państwo, w tym przypadku w województwie katowickim, stanęła, to nie było załamanie. To był całkowity upadek państwa. Państwo trzeba było budować od zera na wszystkich możliwych kierunkach. Ja myślę, że to była sytuacja trudniejsza niż robota pionierów, bo pionierzy zaczynają od zera, a tutaj trzeba było jeszcze posprzątać po poprzednikach. Nominacje na dwa wysokie stanowiska w Urzędzie Wojewódzkim. Serdecznie witam z bardzo takiej miłej
i sympatycznej okazji, którą jest oficjalne wprowadzenie na ich urzędy najbliższych współpracowników wojewody katowickiego, a mianowicie pana wicewojewody Eugeniusza Wróbla i pana dyrektora Urzędu Wojewódzkiego Zenona Kratkę. Jednym z moich najpilniejszych zadań było dobranie sobie współpracowników i wiedziałem od pierwszego momentu, że będę się bardzo starał, aby funkcję wicewojewody przyjął Eugeniusz ze względu na cechy, które posiadał i ledwo przeze mnie wyobrażalne zadania, bo wtedy je było sobie bardzo trudno wyobrazić. Nowy wicewojewoda dr Eugeniusz Wróbel ma 39 lat. Urodził się w Rybniku, jest zawodu naukowcem informatykiem. Dał się poznać jako działacz harcerski i żeglarz, kapitan żeglugi wielkiej. Również działacz Związku Górnośląskiego. Jako dyrektor kancelarii wojewody, czyli osoba, która odpowiadała za organizację pracy najbardziej bezpośrednio kierownictwa Urzędu Wojewódzkiego, czyli wojewody Czecha, wicewojewody Eugeniusza Wróbla i dyrektora Urzędu Wojewódzkiego Zenona Klatki, powiedzieć, że niesamowite dobre relacje tych trzech osób, zaufanie, kompetencja. To było wspaniałe dla mnie doświadczenie obserwować, jak właśnie te trzy osoby się uzupełniają. Czech, który był wizjonerem, niewątpliwie. Oczywiście również potrafił się koncentrować na rzeczach konkretnych, na których mu zależało. I Wróbel, który był wykonawcą, realizatorem tych rzeczy, przy jednoczesnym również posiadaniu wizji. I Zenon Klatka, dyrektor urzędu, który to wszystko spinał cały ten urząd. To naprawdę było radością i przyjemnością widzieć, jak te trzy osoby ze sobą kompetentnie, uczciwie i lojalnie współpracują. Jak trzej muszkieterowie, ale muszkieterów było czterech. I nie wiem, czy mogę, ale chętnie bym się przyłączył do tej trójki jako ten czwarty, D'Artagnan. Wobec tego, jak te zadania między te trzy ważne osoby w Urzędzie Wojewódzkim będą dzielone? No przede wszystkim koniec z resortowymi wicewojewodami, tak jak pan powiedział. Dyrektor urzędu będzie organizował pracę całego urzędu, prawda? Natomiast kompetencje schodzą w dół. Z perspektywy czasu widzę, że Eugeniusz był jedną z najważniejszych postaci, jaką spotkałem w swoim życiu. Był również jednym z nielicznych, którzy obdarzyli mnie zaufaniem, wysokim zaufaniem. To jest coś absolutnie wyjątkowego i to jest coś, co od Eugeniusza otrzymałem i co cenię sobie do dziś chyba najbardziej. To był Ślązak, naprawdę Ślązak. I można powiedzieć, że to był dobry wzorzec tego Ślązaka, człowiek energiczny, odpowiedzialny. On szybko sobie wyrobił autorytet, bo tam do niego dyrektorzy przywoływani do jego gabinetu ze specjalnym entuzjazmem przez korytarze nie zmierzali. To jestem przekonany o tym, bo wiedzieli, że będzie ostro. Że będą się ostro spowiadali i będą musieli też zdecydowanie się określać i wskazywać, co będą dalej robić. Takim wspomnieniem jest reprymenda, którą dostałem od wicewojewody Wróbla, bo tak muszę powiedzieć, żeby to uzasadnić, co się stało. Mianowicie potraktowałem jedną sprawę tak lekko. To nie była jakaś bardzo skomplikowana i ważna sprawa, ale wydawało mi się, że nie muszę się do tego przyłożyć. Wtedy po przeczytaniu mojego raportu Eugeniusz powiedział: słuchaj, ja wiem, że to jest coś, co można uznać za mało ważne, ale nie ma rzeczy mało ważnych. Wszystkie trzeba traktować równo, więc bardzo proszę raz jeszcze, ale na odpowiednim poziomie. No, muszę powiedzieć, że miałem miękko w kolanach, dlatego że nikt nie lubi, jak się go tak potraktuje, powiedzmy z góry, po raz pierwszy z jego strony, ale to pamiętam do tej pory w moim przyszłym życiu zawodowym już mi się nie zdarzyło, że potraktowałem coś lekko i szefowi przedstawiłem papiury byle jak napisane. Przychodzę do Urzędu Wojewódzkiego, tam jest remont, malują drzwi. No i ja jako stary harcerz patrzę na te drzwi i od razu widzę, że ten malarz bierze sobie tym pędzelkiem, maluje te drzwi i jak jest tabliczka wojewoda Wojciech Czech, to on tam tym tabliczkiem sobie wokół tej. Ja mówię, założę się z wszystkimi, że Eugenka będzie inaczej.
Wszystkie drzwi były tak omalowane i oczywiście te tabliczki były tą farbą ucieprane, ale Ugenka, malarze zdjęli tabliczkę, pomalowali i dopiero potem je przykręcili. Wyglądało to profesjonalnie. To była chyba podstawa jego sukcesu. Taki miał charakter. A ja to łączę ze Ślązakiem. Autobus bez pasażerów to obrazek raczej niespotykany w naszej przemysłowej aglomeracji. A jednak tak jest na końcowym przystanku przy lotnisku w Pyrzowicach i to w porze przylotu i odlotu jedynego samolotu, jaki od pewnego czasu ląduje na tym lotnisku. Te obrazki, które Państwo oglądają, mówią same za siebie. Bezruch i senna atmosfera to od pewnego czasu codzienna rzeczywistość niegdyś ruchliwego portu lotniczego. Nie mogą takiego stanu rzeczy usprawiedliwić trudności ekonomiczne właściciela lotniska, przedsiębiorstwa państwowego Porty Lotnicze z siedzibą w Warszawie, ani obiekcje przewoźnika, czyli Polskich Linii Lotniczych LOT. Lotnisko w Pyrzowicach, mające status lotniska międzynarodowego, może i powinno tętnić życiem. Są o tym przekonani fachowcy z zagranicy, którzy chcą zainwestować w nasze lotnisko, wietrząc w tym dobry interes. Pyrzowice przejęliśmy od najdłużej trwającego ze starej ekipy w urzędzie wicewojewody Spyry. Przyjęliśmy bardzo grube akta i to było wszystko. Trzeba było się z tym zapoznać, znaleźć jakiś punkt, z którego można ruszyć do przodu. I to ruszenie do przodu polegało na tym, żeśmy zaczęli myśleć o tym, żeby stworzyć spółkę. Dlaczego naszemu regionowi potrzebne jest w ogóle lotnisko, takie jak w Pyrzowicach? Dlaczego w ogóle jest potrzebne? Panie redaktorze, no trudno sobie wyobrazić region o podobnym znaczeniu gospodarczym dla kraju jak województwo katowickie, czy szerzej region górnośląski, bez lotniska. Bez lotniska umożliwiającego połączenia regionalne, i to zarówno regionalne, krajowe, jak i międzynarodowe. Jeżeli w tym regionie Polski ma przebudowa gospodarki zakończyć się powodzeniem, a od tej przebudowy gospodarki tutaj zależy, w moim przekonaniu, przebudowa gospodarka w całym kraju, to jest niemożliwe, żeby taki region nie miał międzynarodowych i krajowych, regionalnych połączeń. Eugeniusz był osobą, która wierzyła w Pyrzowice od samego początku. Wierzyła w to, że na lotnisku, które nie istniało na mapie praktycznie, bo było to lotnisko wojskowe, można stworzyć duży, międzynarodowy port lotniczy, wykorzystując i naturalne położenie tego miejsca, ale także wykorzystując otoczenie, w którym się znajdujemy, industrialny, przemysłowy region i 5 milionów mieszkańców. Powiedziano mi, że duchem sprawczym tego jest wicewojewoda katowicki Eugeniusz Wróbel. No i zadzwoniłem do niego. No i byłem bardzo zdziwiony, że wojewoda poświęcił mi w pierwszej w ogóle rozmowie telefonicznej chyba godzinę. Pan Eugeniusz Wróbel w ogóle był znany z tego, że lubił dużo mówić, barwnie i długo. I dowiedziałem się bardzo dużo o tym przedsięwzięciu. Nie było proste, żeby prowadzić spółkę, która zarządzała tak naprawdę jakimś pomysłem, bo ciężko było namówić tych, którzy uwierzyli w ten projekt, żeby zainwestowali tu realne pieniądze. Natomiast wszystko było nowe. W 1991 roku powstaje jakaś organizacja, która ma za zadanie przejęcie lotniska 560 hektarów. Ma stąd wyprowadzić wojsko, ma przywrócić ruch lotniczy, kiedy w 1991 roku pasażerów stąd latywało około 3,5 tysiąca. Dzisiaj to w godzinę w sezonie tylu pasażerów jest to odprawianych. I to w ogóle było jakieś przedsięwzięcie futurystyczne. Ja byłem wtedy szefem Sztabu Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej i odpowiadałem za system dowodzenia i zbioru informacji, więc miałem tutaj dużą swobodę i cieszyłem się dużym zaufaniem u decydentów. Zdawałem sobie sprawę, że dotychczasowy system jest nie do utrzymania. On nie wytrzyma próby czasu i trzeba uciekać do przodu, jeśli nie chcemy zostawać na marginesie. Ja pamiętam jeszcze te czasy, kiedy tutaj samoloty pasażerskie czekały, zanim wystartuje kilkanaście MiG-21, tworzą straszny huk. Wszyscy byli zdziwieni, czy to wojna, czy nie wojna. Pierwsze spotkanie miało miejsce na początku lat 90. Dotyczyło ono przekazania stronie cywilnej, a właściwie może nie przekazania, a współużytkowania lotniska Mierzęcice. W nomenklaturze wojskowej cywilnej to Pyrzowice, a port lotniczy to miał być Katowice.
Z panem Eugeniuszem Wróblem bardzo szybko znaleźliśmy wspólny język. Coś, co utkwiło mi w pamięci, to jego wielkie zaangażowanie w ten projekt lotniska. Utkwiły mi w pamięci rozmowy z nami, czyli z grupą posłów śląskich na temat tego projektu. Tutaj zaangażowanie było ponad podziałami w różnych ekipach, zarówno lewicy, jak i prawej strony sceny politycznej. Eugeniusz Wróbel był takim liderem tego przedsięwzięcia. Pan Eugeniusz zawsze powtarzał, że musi być ktoś, kto weźmie papier, napisze coś, wsiądzie do samochodu, w pociąg, pojedzie do jednego ministerstwa, do drugiego, porozmawia, a nie będzie się opierał tylko na swoich urzędnikach, który będzie wydawał dyspozycję i później w raporcie napisze, że sporządził 164 tysiące pism, na żadne nie otrzyma odpowiedzi. On tak nie postępował, on po prostu klamkował, jak to się mówi. Jeździł, no i wyklamkowywał. A to w wojsku coś wyklamkował, a to w województwie coś wyklamkował, a to w locie i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dobrze przygotowany merytorycznie. Bardzo dużo mi pomógł. Przede wszystkim doinwestowywał mnie w to wiedzę cywilną. Ja z kolei jego w obyczaje, stronę merytoryczną, jaką kierowały się siły zbrojne. W styczniu 1994 roku objąłem stanowisko dyrektora portów lotniczych, czyli zarządzałem wszystkimi lotniskami w Polsce, a Eugeniusz był wicewojewodą w Katowicach. Pierwszy telefon, jak zasiadłem za biurkiem, był właśnie od wojewody Eugeniusza i mówi: panie prezesie, panie dyrektorze, mam gorącą prośbę, żebyśmy mogli uruchomić lotnisko w Katowicach. Powstała piękna spółka Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze i potrzebny jest pana podpis, zgoda na przekazanie zarządzanie tym lotniskiem tej spółce. Chwila zastanowienia moją, powiedziałem, to ja przylatuję do Katowic, usiądziemy i zrealizujemy lub podyskutujemy nad tym projektem. Wiele osób prosiło mnie o spotkanie, jeżeli chodzi o rozwój połączeń regionalnych, ale muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o Eugeniusza, to był trochę inny przypadek w ogóle. Eugeniusz miał dużo argumentów. Eugeniusz mówi: słuchaj, mamy w województwie 4 miliony ludzi, olbrzymi potencjał w ogóle. Będą przyjeżdżać inwestorzy, będą przyjeżdżać biznesmeni, będziemy robić różne eventy dla biznesmenów. On mówił o konkretach i rzeczywiście po latach widać, że jego wizja się spełniła. Panem Eugeniuszem Wróblem spotkań było w latach 90. bardzo dużo. Powiedziałbym kilka albo kilkanaście. Nie dotyczyły one tylko ściśle lotniska Mierzęcicy. Przede wszystkim została wypracowana koncepcja zarządzania przestrzenią powietrzną, którą powinniśmy w przyszłości zrealizować. Chodziło o to, aby większy dostęp do przestrzeni, bardziej swobodny, bez ograniczeń, miała strona cywilna, bo to przynosiło bardzo duże zyski gospodarce. W pierwszej fazie zaczęliśmy lotnictwu cywilnemu udostępniać te obszary czasowe, których wojsko nie wykorzystywało. Pamiętam spotkania z panem Eugeniuszem Wróblem, te z początku lat 90. To poświęcone były wykreowaniu ruchu lotniczego na lotnisku w Katowicach, Pyrzowicach. Ta otwartość na świat, ten lotniczy, nam się marzyła. Ta idea otwartego nieba, idea możliwości swobodnego korzystania z lotniska, dostępności przestrzeni powietrznej, powszechności korzystania z urządzeń latających przez zwykłego śmiertelnika, to nam zawsze leżało na sercu. Byłem świadkiem wielu takich spotkań i rozmów, kiedy pan Eugeniusz był krytykowany za to, co robi, albo widać było dużo wyraz niechęci w stosunku do tego, co chce zrobić. Taki człowiek z charakterem, no, taki człowiek, który generalnie, jeżeli czegoś się podejmuje, to podejmuje się w sposób taki zdecydowany. Ja bym powiedział, Eugeniusz Wróbel nigdy nie był postacią letnią, raczej był taką postacią zdecydowaną. Pracował całą dobę, to też muszę podkreślić, bo był osobą, która dzwoniła o 6 rano, ale też potrafiła zadzwonić i o 23, jak była ważna sprawa do omówienia. Praktyka pokazała, że udało mu się te najważniejsze rzeczy przeprowadzić, czyli zaczęły tutaj latać samoloty. Pamiętam, jak często tutaj były jakieś spotkania z dziennikarzami, czy przy okazji otwarcia jakiegoś połączenia, to tak pokazywał, jak leciał samolot, albo przyjemnie, proszę zobaczyć, to nie jest film, to nie jest namalowane, to naprawdę ten samolot przyleciał.
był przez kilka lat w Radzie Nadzorczej. Też trzeba przypomnieć, że w tej Radzie Nadzorczej w tych pierwszych latach, to było chyba ponad 10 lat, był jej szefem. Wtedy nasze drogi głównie przecięły się, kiedy decydowały się kwestie lotniska w Pyrzowicach. Janek był takim naszym człowiekiem, który to wszystko znał od podszewki, w związku z czym jakby wiedział, gdzie trzeba pójść, z kim załatwiać, z kim rozmawiać. To dosyć ryzykowne przedsięwzięcie się okazało, ale się udało. Czy jakim trzeba by być w tamtym czasie wizjonerem, żeby przewidzieć pewne zdarzenia, które przyniosą efekt społeczny i gospodarczy? Droga S1, droga ekspresowa od Podwarpia do lotniska, a w przyszłości aż do autostrady A1, która ma przebiegać na zachodnich flankach lotniska, to jest droga, która no nie tylko usprawnia połączenie z lotniskiem, ale przede wszystkim usprawni połączenie dużej części województwa czy też regionu w przyszłości z autostradą A1. Czy ona się w bólach rodziła? Były zagrożone środki unijne. W listopadzie, kiedy minister Polaczek rozpoczął swoją pracę w Ministerstwie Transportu, rozpoczęliśmy natychmiast działania, które uratowały, mówiąc już tak na skróty, te środki, w wyniku czego na szczęście nie trzeba będzie zwracać iluś tam 10 milionów złotych do Unii Europejskiej, co niestety groziło. Tak teraz sobie uświadomiłem, że wszędzie gdzieś maczał palce. No. Bo po to, żeby przejąć to lotnisko, później żeby je rozbudować, później żeby była droga, później żeby autobusy jeździły. Wtedy właśnie zobaczyłem kolejną twarz jego kolegi, takiego człowieka zainteresowanego lotnictwem. Ja nigdy nie dowiedziałem się, czy on lubi latać. Nigdy go to nie zapytałem, ale wiem dobrze, że był taki zafascynowany organizacją lotnictwa, organizacją właśnie lotniska. Kiedy zostałem wojewodą w 2007 roku, pamiętam, zadzwonił do mnie Eugeniusz i powiedział: panie wojewodo. Ja zapytałem go, co tak oficjalnie? No bo przyjdę w oficjalnych sprawach. Ja mówię, oczywiście, jak najbardziej. No i siedzimy przy tym okrągłym stoliku w gabinecie, a on mówi mi tak: posłuchaj, pamiętaj, żeby chronić lotnisko Pyrzowice. Ja mówię, a coś się stało? Nie, jest projektowany odcinek autostrady obok lotniska za Częstochowę. To jest ten kolejny etap A1. Tylko pamiętaj jedną rzecz, żeby poprzez ten projekt nie zburzyć całej idei, żeby nie ograniczyć jego funkcji. Ja mówię, Eugeniusz, masz to jak banku. Bo lotnisko w Pyrzowicach było rzeczywiście takim poletkiem doświadczalnym, bo to było pierwsze lotnisko w Polsce, które znalazło się pod zarządem władz regionalnych i miało służyć rozwojowi regionu. Trudno powiedzieć, żeby pan Eugeniusz Wróbel nie był patriotą lokalnym, bo był. Ponieważ nie wszyscy poszli w te ślady, to część z tych lotnisk, które miały takie same szanse, wegetuje i tak na dobrą sprawę nie wiadomo po co. Pan Eugeniusz potrafił patrzeć w przyszłość. To, co on przeprowadził w sejmiku, dopiero przyszłe pokolenia docenią. Dlatego, że zadbał o to, aby ten teren, który jest tam, gdzie za tym samolotem, który w tej chwili tutaj leci, żeby była zachowana dla tego terenu lotniskowa, to się tak ładnie nazywa, zachowany lotniskowy charakter. To znaczy, żeby tam pod zębek nic nie wybudowano, żeby w ogóle nie było to brane pod uwagę w jakichkolwiek inwestycjach. To na przykład teraz się zemściło w Warszawie, gdzie wybudowano obwodnicę w pobliżu Chopina. To lotnisko zostało zamknięte, prawda? Nie ma szans na rozwój. Tutaj natomiast, w momencie kiedy za ileś tam lat trzeba będzie wybudować jeszcze jeden pas, może jeszcze jeden terminal, może trzeba będzie jeszcze bardziej wydłużyć drogę startową, to będzie gdzie to zrobić. Jak popatrzymy dzisiaj na wyniki lotniska w Katowicach, Pyrzowicach, to genialnie się rozwija w ogóle. Moim zdaniem to, gdyby nie upór Eugeniusza i jego wizja, to lotnisko Katowice-Pyrzowice nie byłoby dzisiaj tym lotniskiem, którym jest. Ostatnio przy otwarciu nowej wieży kontroli lotniska, najwyższej w Polsce, muszę powiedzieć, to jest 46 metrów, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, pan prezes Janiszewski, powiedział, że to jest symbol transformacji Śląska. Kiedy Śląsk kojarzył się z szybami górniczymi, dzisiaj będzie się kojarzył z najwyższą wieżą kontroli lotniska, która właśnie jest w Pyrzowicach. Polityków oczywiście mamy różnych. Z doświadczenia wiem, że część z nich jest taka, że jak zostaną do czegoś wybrani, to natychmiast spływa na nich dogmat nieomylności we wszystkich sprawach. No z wyjątkiem spraw wiary, ale to jeszcze Benedyktowi zostawiają, choć nie wszyscy. Bo my tu jakąś politykę na pewno będziemy tworzyli, co nie ma, mam nadzieję, nic wspólnego z partyjniactwem.
Myśmy mieli taką radę konsultacyjną w izbie, która była zawsze wielkim gronem 15-17 osób. To byli często byli rektorzy, profesorowie, praktycy życia gospodarczego. Czasami to był również jakiś prezes izby o dużym dorobku, osiągnięciach. I poprosiłem również pana wojewodę, pana ministra Eugeniusza Wróbla, ażeby zechciał przystąpić do tego grona. Pan Eugeniusz Wróbel, obecnie Zakład Mikroinformatyki i Teorii Automatów Cyfrowych Instytutu Informatyki i Polityki Śląskiej, były wiceminister infrastruktury, były wicewojewoda i po drodze wiele, wiele różnych ważnych funkcji, patron, pewnie kiedyś jego imię nie zostaje nam zadane w związku z Żowicami. I pan Jarosław Zagórowski. No mnie się lotnisko nie zawsze z panem ministrem kojarzyło, w związku z tym proszę wybaczyć, że na takie skróty sobie pozwoliłem, ale na pewno wiele zasług dla tego lotniska zostało. No dobra, moje nazwisko pasuje też. Jak rozpoczynałem pracę z Gienkiem w urzędzie, to postawiliśmy sobie parę takich przedsięwzięć, które uważaliśmy za kluczowe. I to właśnie drogowa trasa średnicowa, później budowana przez spółkę o tej nazwie, była takim przedsięwzięciem kluczowym. Prawda jest taka, że gdybyśmy nie podjęli budowy DTS-ki, to dzisiaj sytuacja komunikacyjna w naszym województwie byłaby tragiczna, przede wszystkim w aglomeracji. Wtedy praktycznie nikt nie wierzył, że ta inwestycja będzie miała ciąg dalszy. Nie wierzyli ludzie, bo to były ogromne pieniądze potrzebne i myśląc racjonalnie, to znaczy w perspektywie 2 czy 3 lat budżetu takiego, nie było rzeczywiście widać szans na to. Ale Gienek zachęcił mnie, żebyśmy znaleźli inną formułę realizowania. I dzięki przedsiębiorstwom, które pomogły nam, tworzone zostało, firma Drogowa Trasa Średnicowa Spółka Akcyjna. Drugi krok to był wtedy, kiedy był wiceministrem i razem z panem ministrem Polaczkiem doprowadzili do zawarcia umowy kredytowej, drugiej umowy kredytowej, która pozwoliła zakończyć budowę drogowej trasy średnicowej. Momentów, kiedy w zasadzie już chciało się zrezygnować. Było wiele. Kolejne umowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, kolejne środki otrzymywane z Unii Europejskiej. To wszystko było przecieranie szlaków. Jego zainteresowanie było tak pełne, że nawet wtedy, kiedy nie funkcjonował w oficjalnych i publicznych instytucjach, za prywatne pieniądze pan Eugeniusz Wróbel na pewno jeździł również do nas. Tu nie ma żadnych wątpliwości, bowiem zaglądał do naszej siedziby, zresztą nie tylko do siedziby. Interesował się bezpośrednio budową, jeżdżąc ze mną wprost na budowę, żeby zobaczyć, jak wygląda postęp na budowie. Potraktował to praktycznie jako własne dziecko. Ja myślę, że GTL, czyli lotnisko i DTS-ka, to były na pewno jego ulubione dzieci. Tabliczki na drzwiach gabinetu wojewody nie trzeba będzie zmieniać. Podobnie z fotelem i meblami, które pamiętają wojewodów z początku lat 90. Na pewno jednak już za kilka tygodni na tym fotelu zasiądzie nowy wojewoda. Kto? O kandydatach na razie nikt nie chce mówić. Jerzy Polaczek, śląski lider zwycięskiego PiSu, jest bardzo tajemniczy. Nie będę w sprawie nazwisk się wypowiadał niestety w dniu dzisiejszym, dlatego że nie jest jeszcze to ten czas. Nieoficjalnie mówi się jednak o dwóch kandydatach. Jednym z nich jest Krzysztof Śmieja, były poseł AWS-u. W kuluarowych rozmowach pojawia się też doktor inżynier Eugeniusz Wróbel, były wicewojewoda katowicki, od 30 lat pracownik Politechniki Śląskiej. O swojej kandydaturze dowiedział się z mediów i na razie nie zamierza zmieniać pracy. Jesteśmy na Politechnice i tu jest znakomite miejsce pracy. A nie lepiej było w wojewódzkim urzędzie? No wie pan to, czy mówił pan o czasie przeszłym czy przyszłym? Jak widać, dla doktora Wróbla temat nie jest zamknięty. Jego kandydatura wydaje się prawdopodobna, tym bardziej, że nazwisko byłego wicewojewody pojawia się także w kuluarowych rozmowach wśród ludzi PO. Jestem nadal czynnym parlamentarzystą od 1997 roku. Eugeniusz był jedną z pierwszych osób, do którego zawsze się zwracałem, konsultując różne kwestie już tego poziomu parlamentarnego. W 2005 roku, po propozycji wczesnego premiera objęcia funkcji ministra transportu, najpierw zadzwoniłem do Eugeniusza z propozycją tego, powiedział, pogłębienia tej naszej współpracy. Gienia, bo tak się do niego zwracałam i chyba
Nie dam rady mówić per pan minister Eugeniusz Wróbel. Poznałam pierwszy raz na pierwszym posiedzeniu kierownictwa resortu transportu i budownictwa. Nigdy się pospiesznie nie wypowiadał na tematy, które przedstawiały inne osoby z kierownictwa. Zawsze to były raczej pytania niż komentarze, a już w szczególności nie było tam krytyki. Choć nie wszystkie pomysły były dobre i to było też wyrażane z klasą, podczas gdy ja miałam raczej skłonność do podśmiewywania się albo tam zastanawiania się, skąd się taka idea mogła wziąć, to Genio raz pewnie mu w tym trochę akademickie doświadczenie pomagało, a dwa to poczucie odpowiedzialności za resort również jako zespół sprawiało, że wszyscy się dobrze czuli, nawet z tymi pomysłami, które się nie sprawdzały. Nikt nie czuł się w jakiś sposób posponowany i skrytykowany i w jakiś sposób oceniony negatywnie. Tylko co najwyżej musieliśmy się zmierzyć. Też byłam nieraz autorką pomysłów, które były niesprawdzone wystarczająco dobrze przed posiedzeniem kierownictwa. I też raczej się musiałam zmierzyć po prostu z wyzwaniem merytorycznym, jak uzupełnić te luki w wiedzy, które nieszczęśliwie zaprezentowałam, aniżeli żebym się musiała wstydzić tego, że nie stanęłam na wysokości zadania. Był zawsze w ministerstwie pierwszy, a wychodził ostatni. A zresztą jak był w ministerstwie jako pierwszy, to wcześniej, jeszcze przed koło ministerstwa jest kościół świętej Barbary, tam zawsze po drodze uczęszczał przed wejściem do ministerstwa. I w związku z tym jego pracowitość również, myśmy nie mogli nie pracować, jak wiedzieliśmy, że on pracuje. Poznałam też jego tryb pracy w ministerstwie i pracował tam do późnych godzin nocnych. Wiem, że jeszcze wracając do pustego mieszkania, w którym nie miał nawet co jeść, musiał prosić kierowcę, żeby się zatrzymać w sklepie spożywczym i sobie coś kupić. Także nawet było mi bardzo przykro. I zadzwoniłam też do mamy, mówi, jestem w mieszkaniu od taty. A mama mówi, słuchaj Marysia, no to weź już, jak tam jesteś, to umyj mu łazienkę. To jest coś, myślę, bardzo rzadkiego, że gdyby szukać pewnego modelu urzędnika administracji publicznej, to gdyby skroić taki model osobowościowy z pewnym przekazem, z głęboką analizą różnych zjawisk, uczciwością osobistą, inteligencją też i wytrwałością, to Eugeniusz Wróbel był na pewno po 1989 roku najlepszym urzędnikiem administracji rządowej, na przykład w zakresie lotnictwa cywilnego. To jest bardzo wąska dziedzina, bardzo wymagająca wiedzy i pogłębiania różnych jej aspektów, zmieniających się przepisów, zmieniającego się rynku. Kiedy był wiceministrem, zawsze wracał na weekend do domu, kiedy tylko mógł. Ten dom był dla niego bardzo ważny. Dom, w którym wychowało się wiele pokoleń. Nawet 4 pokolenia żyły, bo była prababcia, babcia, dziadek, mama, tata i 3 dzieci. I my wszyscy żyliśmy w jednym domu. Tata nigdy nawet nie myślał, żeby się gdzieś przeprowadzić. Zawsze do tego domu wracał. Nawet jeśli wracał z jakiejś delegacji i to był środek nocy, to on nie chciał nigdzie nocować, tylko w domu. Powtarzam do znudzenia, niektórzy to być może usłyszą po raz kolejny, że sam osobiście doświadczyłem niedogodności wynikającej z niedoinwestowania przestrzeni, ponieważ wracając z urlopu, siedząc w naładowanym samolocie w Amsterdamie, no nie mogłem odlecieć, bo kapitan ogłosił pasażerom, że systemy radarowe Polski nie są w stanie samolotu przyjąć. No to ja, obawiając się linczu, prawda, na pokładzie, próbowałem skontaktować się z przedsiębiorstwem portu lotniczego tak, żeby nie namierzono. I rzeczywiście dostałem potwierdzenie. Przestrzeń powietrzna zachodniej części Polski nie była w stanie przyjąć samolotu, który zgodnie z rozkładem lotów miał odlecieć z Amsterdamu i wlądować na Okęciu. Przede wszystkim warto, przypominając postać Eugeniusza Wróbla, powiedzieć o tym, iż jest współtwórcą ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. To jest projekt, któremu poświęcił bardzo wiele czasu w ministerstwie, ale to, o czym mówił na spotkaniach właściwie z wszystkimi zarządami portów regionalnych, że polskie niebo jest dobrem narodowym. My nie jesteśmy w stanie przyjąć tyle samolotów do przestrzeni, ile by chciało nad nami latać. Dlaczego niedoinwestowane? Dlatego, że cały czas była polityczna wola przesuwania pieniędzy zarabianych z eksploatowania przestrzeni powietrznej, która jest własnością Rzeczypospolitej, nie przedsiębiorstwa, nawet najważniejszego, Rzeczypospolitej, była wola przesuwania tych środków, które miały iść na rozwój infrastruktury nawigacyjnej. Z panem Eugeniuszem Wróblem współpraca była
od samego początku bardzo sympatyczna i pozytywna. Wykazywał duże zrozumienie dla naszych potrzeb, a oczywiście ze strony PPL-u były próby przeciągnięcia jak największej ilości środków, które dostarczała agencja na cele lotniska Okęcie, generalnie rzecz biorąc. A pan minister twardo stawał w obronie interesów tego nowego, powstającego tworu. Minister transportu bardzo by chciał, żeby z troską pochylić się nad przestrzenią powierzchni kraju, której nie widać, bo to są korytarze, których nie widzimy. Znacznie trudniej jest wstęgę przeciąć i otworzyć kolejny korytarz powietrzny. Chciałbym Wysokiej Izbie powiedzieć, że przestrzeń powierzchni kraju jest niedoinwestowana. W rozmowach z Eugeniuszem pojawiały się rzeczywiście niebezpieczeństwa. Próbując rozwijać nowe rynki, zmieniając rzeczywistość, spotykał się z oporem struktur, które wtedy tym rządziły i najprawdopodobniej czerpały z tego poziomu wysokie zyski. Pracowaliśmy razem nad tym w zasadzie rok. Ustawa powołująca agencję znalazła się w Sejmie. Nie była to łatwa praca, bo oczywiście wszyscy mieli do tego jakieś uwagi. Odbierało się, że tak powiem, lotnictwu wojskowemu ten priorytet, że zawsze ono było na pierwszym miejscu, ono zawsze pierwsze miało latać, a gospodarka gdzieś tam zostawała z tyłu i tu trzeba było zmienić mentalność całkowicie. Trudno było utrzymać to, co było, aczkolwiek tutaj pomocny był bardzo pan generał Pietrzak, który właśnie wytłumaczył swoim wojskowym kolegom, że to sensu większego nie ma, jeżeli będziemy wspólnie zarządzać. Jeśli dwa ministerstwa mówiły jednym językiem, to już był argument przekonujący dla decydenta, wtedy dla przewodniczącego, a różnie przewodniczący podchodzili do tych spraw. Jeszcze pan poseł Wziątek z SLD zapytał, czy się boi. Otóż gdybym się bał, to bym się nie zgodził być wiceministrem transportu, bo panie pośle, to nie jest śmieszne, prawda, dlatego że ja bardzo blisko współpracowałem z jednym z ministrów transportu, kiedy były bardzo poważne zdarzenia na Okęciu, które mogły rzeczywiście zakończyć się już nie tylko kompromitacją europejską, ale poważnymi konsekwencjami i wtedy rzeczywiście się bałem. Pamiętam, że wspominał mi w rozmowach o nawet groźbach, które do niego wpływały. Miał takie sytuacje, że myślał, że no coś może mu grozić, bo narusza układ głęboko zakorzeniony w jakiejś struktury przestępcze, mafijne, powiązane z polityką, szczególnie z tą starą polityką, którą no zmieniliśmy, bo te zmiany w Polsce wyłączyły z dostępu do kasy, do pewnej władzy wiele struktur, które wiedzieliśmy, że im się to nie podoba i takie czy nie inne działania podejmują. To w rozmowach gdzieś tam się przewijało. Jeżeli mówię o takim zdeterminowaniu, to otrzymaliśmy prośbę od Komisji Sejmowej, żeby przedstawić najnowsze opinie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej już po godzinie 20 na godzinę 8.30. I wyjechaliśmy z panem ministrem Sejmu, pojechaliśmy do UKIE. Pan minister obecny wówczas tam w urzędzie powiedział, że świetnie, ale trzeba pojechać na Ursynu, żeby uzyskać tę opinię. Po całym dniu pracy byłam naprawdę bardzo zmęczona i po raz pierwszy mi się wyrwało, panie ministrze, ale ja chyba nie dam rady już pojechać. A pan minister na to mówi, ale jak pojadę, to żaden problem. Wtedy ja do niego powiedziałam, panie ministrze, jakie mieliśmy szczęście, przypadek, że pan akurat minister ten z Urzędu Komitetu Integracji był w gmachu o tej porze, bo to już była prawie w 9:30 wieczorem. No, on na to się odwrócił, mówi do mnie, pani Wando, w życiu nie ma przypadków. I pan minister pojechał i przyniósł na 8.30 tę opinię. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w brzmieniu proponowanym przez Komisję Infrastruktury wraz z przyjętymi poprawkami, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Głosowało 405 posłów. Stwierdzam, że przy jednym głosie przeciwnym i jednym głosie wstrzymującym się Sejm uchwalił ustawę Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Ustawa została uchwalona przy tylko jednym głosie wstrzymującym się, jednym przeciw. Pan minister był na tyle konsekwentny, że nawet dwa dni później mi powiedział, kto się wstrzymał, kto był przeciw. Byłam zdziwiona, bo pan jeszcze, a dlaczego pana to już interesowało, skoro mamy ustawę? Ale bo ja lubię sprawy dopinać do końca. Dostałem z sekretariatu z Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej zaproszenie do pana ministra Wróbla. Nie znałem powodu spotkania. Kiedy przyjechałem, pamiętam, to był wieczór. Ministerstwo było praktycznie puste, ponieważ byłem zaanonsowany, to mnie wpuszczono. Pojechałem
na piętro, na którym pan Wróbel urzędował i tam sobie siedliśmy w takich głębokich fotelach. Dostaliśmy herbatę, no i właśnie wtedy wyjawił mi, że jest propozycja, żebym objął stanowisko pierwszego prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Po tym, jak w grudniu została przyjęta przez Sejm ustawa i podpisana, dużo czasu na decyzję nie miałem. Ta decyzja została podjęta dosyć szybko i praktycznie 2 tygodnie trwał ten proces przygotowania do powołania. Wszelkie elementy administracyjne wymagane przez ustawę. I tak to się rozpoczęło. Ludzie z natury nie lubią zmian, tylko że naprawdę cała sztuka polegała na tym, żeby przedstawić im te zmiany jako korzystne dla całości obu podmiotów. To oczywiście nie było łatwe, bo była taka, powiedziałbym, początkowa nieufność, ale myślę, że otwartość tutaj pana ministra na rozmowy z załogą, z pracownikami, bo przyjeżdżał do przedsiębiorstwa i też uczestniczył w takich dyskusjach, gdzie każdy mógł zadać pytanie. Okazało się, że jednak proces będzie przebiegał transparentnie i w istotny sposób uwzględni interesy również pracownicze. Pan minister Wróbel był szefem tego całego procesu, który spowodował na samym końcu powstanie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. On o to dbał i potem po prostu ten pakiet mi dał w ręce. No, na pewno ryzykując. Osobiście nie znaliśmy się, czytał na pewno o mnie, rozmawiał, wiem, z wieloma ludźmi, ale niemniej jednak ryzyko było, że przyjdzie ktoś, kto mu to wszystko rozsypie. No nie rozsypałem, mam nadzieję, że to wszystko udało się sprawnie uruchomić. Kiedy pan minister Eugeniusz Wróbel dokonywał tego wielkiego czynu transformacji tak naprawdę polskiego zarządzania ruchem lotniczym, to ja miałem okazję być kontrolerem ruchu lotniczego, który po prostu wypełniał swoje podstawowe zadanie, jakim jest zapewnienie każdemu pasażerowi bezpieczeństwa i bezpiecznego przelotu z punktu A do punktu B. A dzisiaj tak naprawdę jestem tu, gdzie jestem. Była to dosyć długa droga i mam nadzieję, że jeszcze to, co zostało zapoczątkowane w 2006 i 2007 roku, będę mógł ja pokontynuować i zbudować, dołożyć kolejną cegiełkę do tego wielkiego dzieła. Tata kochał podróżować. Kiedy tylko skończyła się komuna u nas w kraju, pierwsza podróż, na jaką zaprosił naszą rodzinę, wziął nas jeszcze jako małe dzieci, to był Cypr. Na każdą z tych podróży nas zapraszał, nawet jak byliśmy dorośli, mówił: jadę do Etiopii, czy chcecie jechać ze mną? Nawet wam pomogę to sfinansować, jeżeli chcecie, ale zależy mi, żebyście ze mną pojechali. Myślę, że przyjemnością dla niego było to, że my jesteśmy tam z nim. W dniu 50. urodzin życzyłem druhowi Eugeniuszowi, aby swoją wielką stopę postawił na wszystkich kontynentach tej planety. Pamiętam doskonale, jak rozmawialiśmy, gdy wrócił z podróży z małżonką, podczas której odwiedzili osadę nad jeziorem Titicaca. I druh Eugeniusz zażartował wtedy, że byłoby kapitalnie zorganizować kurs dla sterników przyszłych naszej drużyny właśnie nad tym jeziorem, a może dla całej Chorągwi Śląskiej. Oczywiście to był żart, ale od razu pomyślałem sobie, że jeżeli za tydzień druh Eugeniusz zwoła spotkanie lub zadzwoni, to rok później bez wątpienia taki kurs się odbędzie. Ja pamiętam go zawsze chodzącego z taką wypchaną teczką, co się nie zmieniło. I tak było wtedy, kiedy nosił bardzo granatowe garnitury w ministerstwie, jak i później, kiedy chodził w marynarce poza ministerstwem i widzieliśmy się też ostatni raz. Ta teczka była cały czas wypchana, pełna papierów. I tam widać było po tych papierach, że to jest po pierwsze drobiazgowa wiedza, po drugie niezliczona ilość interesariuszy, z którymi rozmawiał, próbując wyrobić sobie ostateczne stanowisko lub przedstawić je w różnych miejscach, żeby osiągnąć cel. I było fantastyczne, że oczy mu cały czas błyszczą, że ta teczka jest pełna cały czas materiałów, że się uśmiecha, że się cieszy, że jakieś spotkanie dobrze mu poszło, że zaraz jak wypiliśmy tę kawę, to praktycznie wybiegł. W dniu, kiedy zginął, miałem do niego dzwonić, bo urodziła się nam wnuczka, ale ponieważ dopiero to się działo, to jeszcze sobie tak myślałem, a dzisiaj może nie zadzwonię, tylko zadzwonię jutro. No i jutra już nie było. No nie chciałbym o tym mówić, bo ja byłem ostatnio rozmówcą telefonicznym z nim. Normalna rozmowa, trwała 13 minut, umówiliśmy się na 14 na powtórkę, to było około godziny 9, no ale potem mówię, no muszę przerwać, bo mam coś do załatwienia. No i niestety potem już nie było telefonu.
Zadzwoniła do mnie siostra. Powiedziała, że nie ma taty, że nie wie, co się stało, że razem z mamą szukają go. Tata zniknął, a przecież jego komórka, jego portfel są w domu. To jest jakaś dziwna sytuacja. Tata nigdy nie wychodził z domu, nie informując mamy o tym, gdzie jest i co robi. Zawsze wiedzieliśmy, co się dzieje. Przyjechał brat z Katowic, bo miał mieszkanie w Katowicach, tam żył. Przyjechała właśnie siostra taty. Myślałyśmy, co zrobić. Zadzwoniłam do Maurycego Drobnego, który był zawsze prawą ręką taty. Zarówno w Urzędzie Wojewódzkim, jak i w ministerstwie z nim współpracował. To był pierwszy telefon, jaki wykonałam. Córka Genka zadzwoniła do mnie z zapytaniem, czy nie wiem, gdzie jest jej tata, bo wyszedł rano i nie ma go. I powiedziałem, nie wiem, ale zaraz będę dzwonił do osób, które mogą coś wiedzieć i przyjadę. I od tego momentu wiedziałyśmy, że coś się zmienia. Tata rozpłynął się w powietrzu. Wkrótce w naszym domu pojawił się sztab ludzi. Pojawiła się też policja, pojawili się harcerze. Wszyscy nam pomagali. Pamiętam nawet taką sytuację, że w pewnym momencie mama weszła do tego pokoju, gdzie było pełno ludzi, głównie mężczyzn zresztą, i powiedziała: panowie, jesteście w moim domu, kim panowie jesteście? I wszyscy zaczęli się po kolei przedstawiać. Szukaliśmy taty aż do późnych godzin nocnych. Poinformowałyśmy media. To były dla nas bardzo trudne decyzje, bo tata bardzo nie lubił, kiedy się o nim mówiło. Nie lubił jakby pokazywać swojego życia, szczególnie życia prywatnego. Nie lubił szumu wokół własnej osoby, a my właśnie ten szum robiłyśmy, ale chciałyśmy go znaleźć. Bardzo przeżyłem to wydarzenie, które miało miejsce. Pomimo, że wie pani, ja jestem, no powinienem być odporny, bo śmierci ja bardzo dużo widziałem w swoim życiu. Dopiero teraz wiemy, że przełom w sprawie nastąpił w sobotę wieczorem, ale do nas ta informacja dotarła o wiele później. Myślę, że wszyscy nas jakoś chronili, nikt nam nie chciał tego powiedzieć, ale ostatecznie powiedziano nam, że tata nie żyje i że zabił go mój brat. Myślę, że takie dziedzictwo to jest w sferze takiej niematerialnej. To jest pokazanie, że można być dobrym człowiekiem. Mimo wszystko. Czasami jest tak, że jak ktoś odchodzi, to wyłączamy wszystkie kontakty z nim, bo wyłączamy. Nie byłem w stanie wyrzucić z telefonu jego numeru i jego nazwiska przez długie lata. Po prostu nie mogłem tego zrobić. To był człowiek zbyt ważny dla mnie, żebym mógł po prostu wykreślić go z pamięci. Sam fakt, że bardzo wiele osób do dzisiaj ma jego numer telefonów, myślę, jest takim dowodem tej ludzkiej potrzeby zadzwonienia do kogoś, kogo mogę zapytać o radę. Genek, co o tym sądzisz? Jaką masz w tej sprawie opinię? Albo przeczytaj, prześlę ci taki tekst, zerknij na niego. Potrzebuję takiej twojej opinii za kilka godzin, zadzwonię do ciebie. To są kwestie, w których nie pamiętam, żeby Eugeniusz odmawiał, przerwał jakieś może swoje obowiązki niejednokrotnie i po prostu ta rozmowa dalej trwała. Może powiem, o co mam żal do pana ministra. Z tego punktu widzenia. Mam żal, że za mało pisał i za mało zostało tej jego myśli, która jest jego myśli, jego autorskiej myśli, która zostałaby na papierze i z której inni mogliby korzystać i opierać się i ją rozwijać albo zmieniać. Tego niestety jest niewiele, szczególnie w tym obszarze, który najbardziej mnie interesuje, czyli lotnictwo, lotniska i lotnictwo generalnie rzecz biorąc. Przetrwała ta wiedza, która jest zawarta w tych podręcznikach. Została ta jego postawa taka nieugięta, zdecydowana i uczciwa. To znaczy, to rzeczywiście był człowiek kryształ. Ja do dnia dzisiejszego, że tak powiem, kiedy wchodzę do tego pokoju,
Ja go ciągle tu widzę. Przypominam sobie te rozmowy z nim, to dzielenie się doświadczeniem. Wizjonerstwo, bo to było wizjonerstwo. Jak ktoś sobie pomyśli, że kiedyś były lotniska tylko wojskowe, on wymyślił, że lotnisko będzie cywilne w Katowicach. To było coś niebywałego. Te kwestie autostrad tutaj na Śląsku. Przecież Śląsk ma najlepszą infrastrukturę drogową w Polsce. Tego kiedyś nie było. Teraz to właśnie jest efekt tego wszystkiego, bo te projekty infrastrukturalne, one niekiedy trwają 10, 20, 30 lat. I my teraz dzięki tym jego pomysłom dzisiaj mamy to, co mamy na Śląsku i wszyscy nam zazdroszczą tej infrastruktury drogowej. Nigdy nie mówił, że on to zrobił. Nie spotkałem się, bo on mówił, że on ten projekt zrobił, on ten plan zrobił, on tą drogę wybudował. Był on prekursorem administracji nowej generacji, coś, co mnie utkwiło w pamięci. To jego skromność, brak takiej siły przebicia w pejoratywnym tego słowa znaczeniu, z czym mamy do czynienia bardzo często, szczególnie w obecnych czasach, że mamy więcej na wystawie jak w sklepie. Eugeniusz Wróbel do takich ludzi nie należał. On zawsze chciał być w cieniu. Uważał, że o jego pozycji i o jego ocenie będzie decydowała jego działalność. Zawsze pamiętamy o tych, którzy tworzyli podstawy funkcjonowania naszego tak naprawdę. Ja pamiętam każdego swojego instruktora i tak samo pamiętamy o tych, którzy stworzyli tą instytucję, a którzy są upamiętniani, a takim przykładem jest tablica pamiątkowa świętej pamięci pana ministra Eugeniusza Wróbla u wejścia Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i każdy, kto przechodzi, może spojrzeć i wspomnieć, za co był odpowiedzialny i czego dokonał pan minister Eugeniusz Wróbel. Ta ilość nieprzeprowadzonych rozmów w kwestiach, które są zupełnie inne, o literaturze, o historii, o muzyce, o filmie, o Górnym Śląsku, no to jest, myślę, ta niezapisana karta wspomnień, gdzie zawsze brakowało na to czasu, ale to jest również taki wyróżnik Eugeniusza wśród wielu osób, które ja znam. Nigdy z nim nie mówiło się o rzeczach niepoważnych. Minęło 10 lat. Patrzę na tą historię, historię mojego taty inaczej. Jest taki piękny zwyczaj wśród żeglarzy, że jeśli jakiś żeglarz stoi na nabrzeżu i widzi wpływający jacht, jacht, który wpływa do portu po długim rejsie, po długiej podróży, to żeglarz ten przyjmuje cumy jachtu, który przybija do brzegu. I ja myślę, że dziś tata stoi na nabrzeżu i czeka na nasze jachty i pomoże nam szczęśliwie i bezpiecznie zawinąć do portu. Wróćmy jeszcze do nawigacji, bo to jest jedna dla mnie przynajmniej z bardziej interesujących zagadnień. Otóż to tradycyjne prowadzenie nawigacji, o którym tutaj mówiliśmy, prawda, o tej tak zwanej pozycji zliczeniowej, czyli tej pozycji, która wynika z obliczeń, to tutaj Wojciech mówił, prowadzenie w ten sposób nawigacji dawało olbrzymią satysfakcję, ale oczywiście satysfakcję wtedy, kiedy się trafiało w ten właściwy port i to właściwe nabrzeże. Jednak troszkę tej żyłki i tego zakochania w morzu trzeba mieć. Oprócz tych wspaniałych momentów, które w tej chwili na tych żaglowcach można przeżyć, kiedy się rano wstaje i wszyscy gdzieś tam w domach, prawda, na lądzie stałym śpią, a my jesteśmy uczestnikami pasjonującego zjawiska, jakim jest wschód słońca na morzu, a te wschody słońca bywają przepiękne. To czasem taki 10-minutowy wschód słońca jest w stanie zrekompensować kilka dni ciężkiej harówki na takim żaglowcu.